Celem rekonstruktorów było zrobienie tej bitwy tak, jak była, to znaczy grup historycznych ustawionych tak, jak one rzeczywiście wyglądały. Przypomnijmy, że generał Łukasz Biegański trzymał Michałowice na polskim prawym skrzydle. W środku stał generał Polenc, Sas. Dlaczego Sas i skąd Sasi pod Raszynem? Ano stąd, że władcą księstwa warszawskiego, królem saskim i księciem warszawskim był Fryderyk August, król Saksonii. W związku z tym Sasi, 2000 mniej więcej tutaj było, po Raszynie odejdą do swojego kraju. Na skrzydle lewym generał Kamieniecki trzyma Jaworów i Dawidy, ponieważ polska pozycja została tak chytrze ustawiona pośród stawów, grobli i bagien raszyńskich, aby na mniej więcej 5-kilometrowym froncie dać Austriakom tylko kilka, trzy najwyżej możliwości przebicia się. Ta gminy Raszyn, pana Janusza Rajkowskiego, prosimy o oddanie pierwszego symbolicznego wystrzału, który naszą rekonstrukcję po 200 latach rozpocznie. Panie wójcie, proszę przytknąć ląd do symbolicznej armaty. Oddajemy panu głos. Zapalimy. Chciałbym bardzo serdecznie powitać naszych gości. Chciałbym powitać pana posła Arkadiusza Czarnego. Przyjaciół, kolegów, Srebrnym Krzyżem Zasługi. Żołnierze odznaczeni przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego frontem do mnie z biurka. Ja tylko powiem o tym stronie. W 1809 roku wydawało się, że przyszedł kres na to, co miało być wstępem. To jest walka z kapitałem. Pan Wojciech, kupujemy do części. Niemniej oficjalnej, ale jednak znacznie bardziej energicznej do boju, jak tutaj są pasza będą. Drodzy Państwo, bitwa miała oczywiście pewne swoje kanoniczne zasady, to znaczy na początku wojska lekkie udawały się ku pozycjom nieprzyjaciela, to byli tak zwani tyralierzy, bądź oddziały nazywane bortyzerami, ludzie nieduzi. Do wojska pobierano ich czas mężczyzn, tych tylko do wojny, to 30, ale w wzroście od 1,63 m w górę. I ci, którzy się na to zapamiętają, że ludzie byli mniejsi, w związku z tym 1,60 m to było całkiem przyzwoicie. A Napoleon, który pochodził za niedużego, miał 1,69 m, jak na swoje czasy i na swoje prowadzenie był Korsykaninem, a ludzie do Czarnomorza Przyziemnego są niżsi statystycznie. Napoleon był, powiedzielibyśmy dzisiaj, stacji, nawet telefonów komórkowych, to w ogóle nie było wyobrażalne, ale jednak nie bardzo było wiadomo, kto z kim i o co. Wiedziano mniej więcej o góry, dzięki rozpoznaniu kawalerii. Kawaleria była uszami i oczami ówczesnego dowództwa. Jazda przejeżdżający z kolejnej miejscowości zdobywała informacje o tym, kto z nich jest. W miarę szybko potrafiła je przekazać do dowództwa. Aż do wojny krymskiej, czyli do połowy lat 50. od XIX wieku, kiedy to wprowadzono telegraf, właściwie informacja posuwała się od osób rzymskich do połowy XIX wieku wraz z prędkością koni. Nie można było przekroczyć tej prędkości, w związku z tym kawaleria rozpoznaje, kawaleria zwalcza kawalerię przeciwnika, która też rozpoznaje z kolei pozycję polską. Możecie Państwo zobaczyć tam gdzieś w tle, w polu kawalerzystów, którzy pełnią rolę takiej przesłony i zarazem oczu i uszu armii polskiej. Jeszcze raz brawa na drugie. Ja to...